wchodzą przez nos, poziębia wnętrze nosa. Jak pierś się podnosi w czasie wdechu. Cały ten proces proszę obserwować. Ciało się relaksuje. Relaksuje się coraz bardziej. Za chwilę będę liczył od 10 do 1. I w czasie tego odliczania będę kierował Pani uwagę na poszczególne partie ciała, a Pani zadaniem będzie tylko obserwować, co w tych częściach Pani ciała się dzieje, czy się, jakie następują zmiany, ale proszę nie komentować tego wewnętrznie, nie tego, tylko obserwować, zauważać, co się dzieje, jeśli się dzieje oczywiście. I teraz już proszę nie zwracać uwagi na sposób oddychania, a skupiać się na tym, co ja mówię. I ewentualnie wykonywać moje komendy. I zaczynamy. 10. Proszę się skupić na swoich stopach i na swoich łydkach. Proszę zauważyć, że te stopy i te łydki tak jakby się rozgrzewały. Stawały się coraz cięższe. Coraz cięższe. Dziewięć. Teraz proszę obserwować swoje uda. A teraz proszę się skupić na lewym udzie. I napiąć to lewe udo i przytrzymać to napięcie. Puścić. Jeszcze raz. Napiąć lewe udo. I puścić. Teraz prawe udo. Napiąć. I puścić. I teraz całe nogi są bardzo ciężkie. Są tak ciężkie, że nawet nie ma ani siły je podnieść w górę. 8. A teraz proszę się skupić i obserwować swoje pośladki. Dolne partie brzucha. Te części ciała również zasypiają. 7. Cały brzuch. Klęcie. Zasypiają. Zasypiałem piersi. Pięć. Zasypiają plecy. Cztery. Zasypiałem ramiona.
zasypia głowa. Dwa. A teraz lewa ręka. Ta lewa ręka jest tak samo ciężka, tak jak te stopy i te nogi całe. Jest bardzo ciężka. Jest tak ciężka, to jakby była odlana z głowy. Tak ciężka, że nie da pani rady podnieść tej ręki w górę. Choćby pani próbowała, to pani nie da rady. Z tego powodu, że ona jest bardzo, bardzo ciężka. I teraz proszę spróbować podnieść tą lewą rękę. Oczywiście nie da pani rady. Bardzo dobrze. Jeden. A teraz proszę się skupić na swojej prawej ręce. Prawa ręka, o dziwo, odmiennie od lewej, staje się lekka. A dzieje się to na skutek tego, że krew odpływa z tej ręki, krążenie się zmniejsza, odpływa w kierunku serca, odpływa. Przez to ręka staje się coraz chłodniejsza, co w konsekwencji prowadzi do tego, że ona jest leciutka, leciusieńka. Jest tak lekka, że ta ręka będzie miała ochotę się podnosić w górę. Sama. Samiusieńka. Proszę nic nie robić, tylko obserwować, co ta ręka ma ochotę zrobić. Ponieważ ona jest tak lekka, że sama zaczyna się podnosić w górę. Bardzo dobrze. Całym procesem już zaczyna sterować nieświadoma część umysłu. Ręka podnosi się, podnosi coraz wyżej, a trans się pogłębia. Coraz wyżej i wyżej, a dłoń zmierza w kierunku głowy. Jak dotknie głowy, będziemy w połowie drogi do świata ducha. Świetnie, świetnie, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ręka ciągle zmierza w kierunku głowy. Trans się pogłębia coraz bardziej, coraz bardziej. Jeszcze chwila, jeszcze moment. I dłoń dotknie głowy. Bardzo dobrze. Ręka dotknęła głowy. Teraz opuścimy tę rękę. Ja tu przywracam pełne krążenie krwi w tej ręce. Ręka się ociepla z powrotem. Temperatura się wyrównuje. A teraz pogłębię jeszcze bardziej ten trans. Będzie pani wchodzić na wieżę. Wieża jest okrągła. Stosunkowo ciasna, ale po wewnętrznej ścianie w tej wieży są schody, które prowadzą na szczyt tej wieży. Jest 21 stopni, które ja będę odliczał. 21 stopień to już jest ten taras na tej wieży. W miarę jak będę odliczał, pani będzie wchodzić po tych schodach. 1, 2, 3, 4,
9, 10, 11. Ciągle po spirale w górze, w górę. 12, 13, 14. Proszę mi teraz głośno i wyraźnie powiedzieć, w którą stronę zakręcają te schody. Prawo. Dobrze. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jest pani na tym tarasie, na tej platformie takiej widokowej. Rozgląda się pani w koło i proszę mi opisać krajobraz, który się roztacza, który pani widzi z tej wieży. Ta wokoło jest może jakiś las, może jakaś łąka, albo coś innego. Rozgląda się pani i proszę mi powiedzieć, co pani widzi. Jest pani na tym tarasie? Wyszła pani na górę? Głośniej proszę. Tak, jestem na tarasie. Okej. To na środku tego tarasu jest stół. I teraz proszę mi opisać ten stół. Z czego jest zrobiony? Jaki ma kształt? Jaki kolor? Za chwilę policzę od 1 do 3. A pani sobie przypomni, wejdzie jakieś zdarzenie z pani życia lub w jakiś sen. Pani sobie przypomni. Co pani sobie przypomni? Na początku będzie pani mogła mi opowiedzieć o tym. 1, 2, 3. I już. Co sobie pani przypomniała? Co pani ewentualnie zobaczyła? Poczuła? Sen miałam taki piękny. Proszę mi go opowiedzieć. Prowadził mnie ktoś na taką piękną górę. Tak. Tam było takie białe, piękne budynek okrągły, bez okien. Tak. Wiedziałam, że ktoś idzie ze mną. Mhm. I wiedziałam, że jestem bezpieczna. Mhm. I weszłam na tą wieżę. I ten ktoś mi pokazał wodę przezroczystą, piękną. I tam kąpali się ludzie, pływali. Ta woda była taka cudna, niebieska. Okej. Czy pani również zażywała tej kąpieli? Nie, tylko obserwowałam. Mm-hmm. Byłam szczęśliwa. Okej. A ten pani przewodnik, który panią zaprowadził w to miejsce, gdzie się znajdował, czyli... Czułam go obok siebie, ale go nie widziałam. Widziałam, że jest dobry. To teraz ja policzę do 3 i ten przewodnik pozostanie w swoim, na tym miejscu, w którym się znajduje.
Pani się odwróci i go zobaczy. Nie wiem, w jakiej formie go Pani zobaczy. Może to być jakaś osoba, jakaś istota, czy może to być jakaś kula energii światła, czy słup światła. Nie mam pojęcia, ale policzy do trzech. Pani się odwróci i Pani zobaczy. Jeden, dwa, trzy. Już. I widzi go Pani. Co Pani widzi? Światło. Światło. Świetnie. Czy to światło ma jakiś kształt, jakąś formę? W tej chwili nie. Jest jasno. Jest tylko jasno. Żadnej kuli, żadnego słupa światła. Tak, jest jasno. Czy ta jasność się wyraźnie jakby odróżnia od tła, od reszty? Można... Nie, całe tło jest jasne. Dobrze, spróbujemy. W ten sposób zwracam się do tego światła. To światło jest istotą, z którą można porozmawiać, jeśli ta istota faktycznie zechce z nami porozmawiać. I teraz policzę znowu do trzech. I ja zapytam to światło. A Pani usłyszy albo werbalnie, albo w głowie, tylko ta informacja przyjdzie. Liczę do trzech i jeden, dwa, trzy. Światło. Powiedz do mnie, kim jesteś? Możesz użyć aparatu mowy. Beaty. Beata, pozwolisz na to, żeby on mówił przez ciebie? Tak. No i co mówię? Cieniem. Jesteś cieniem Beaty, tak? Tak. Towarzyszysz jej wszędzie i zawsze? Tak. Czy można cię nazywać przewodnikiem Beaty? Tak. Okej. Powiedz mi, dlaczego Beata widzi cię w tej formie światła? Jaka jest tego przyczyna? Nie jest świadoma. Nie jest świadoma? Tak. Aha. Czy możemy w tej chwili spowodować, żeby Beata jakoś upostaciowiła ciebie, żeby cię mogła zobaczyć tak jakby w jakiejś formie? Nie. Nie da się? Nie. A z czego to wynika, moi drogi? Zło. Zło przeszkadza? Tak. Ty jesteś świadomy tego zła. Czy to zło ma jakąś formę, którą by można było... Mgły. Też mgły? Tak. Okej. Jesteśmy w polu energetycznym Beaty. Zarówno Ty, jak światło, opiekun, tak samo ta ciemna strona, ten przeszkadzajek, również jest z nami, ale jesteście obydwoje w polu energetycznym Beaty. Tak. Okej. To ja teraz zwracam się do tej ciemnej mgły. I to jest zło. Tak, do tego zła. Mój drogi, do tego zła mówię. Powiedz mi, kim jesteś? Jestem wielki. No, jesteś wielki, bo tak się widzisz. Dobrze. Powiedz mi, mój drogi, od kiedy? Od dawna. Co to znaczy od dawna? Określ to jakoś w czasie. W tym życiu, czy to jest jeszcze wcześniejsze jakieś? Wcześniej. Dobrze. To teraz policzę od trzech do jednego.
i Beata razem z tobą znajdzie się w miejscu, kiedy Beata, wszystko jedno w jakim to było wcieleniu, ale dzisiejsza Beata po prostu dostała się pod twój wpływ. Policz. 3, 2, 1. I już. Beata. I to zło. Gdzie jesteście w tej chwili? Pierwsze wasze spotkanie. Ciemny las. Beata, opisz mi ten las. Ciemny. Jest ciemno. Ja się bardzo boję. Po prostu jesteś bezpieczna, bo jest również z nami ten twój jasny przewodnik i ja jestem z tobą. Wszystko drży we mnie. To wszystko przejdzie, to są normalne objawy. Chcę, żebyś zobaczyła to zło w postaci jakiejś takiej do opisania. Daję ci taką specjalną latarnię i kierujesz światło tej boskiej latarni w kierunku tego ciemnego i go widzisz. Widzisz go w kształcie jakimś. Jak on wygląda? Upostaciowiony. Nieprzyjemny. Ale więcej szczegółów, proszę. Nie widzę go, jest ciemny. Nawet w świetle tej latarki? Tak, ona nie ogarnia tego, ta latarka. Ona jest po prawej stronie. Co jest? To coś jest po lewej. Daje ci do... Ciemne i to się przesuwa. Dajesz mi pełne, do Beaty się zwracam, dajesz mi pełne pełnomocnictwo, ażeby się zajął tą ciemną stroną? Tak. I ja w twoim imieniu, na podstawie boskiego prawa, rozkazuję, ażeby ta ciemna istota została zamrożona i stała w jednym miejscu. Nie ma prawa się ruszać. Wykonać. Stoi. Teraz weź tą latarkę i zaświeć mu w oczy. I mi opisz, jak go widzisz, jakie ma oczy. Rozbłysnęło się, widno jest. Tak. I widzisz to. Co widzisz? Tą istotę. Ciemną, symbol zła. Nie widzę oczu. A dlaczego nie widzisz? Nie wiem. To ja teraz do tego zła. Mój drogi, przypominam, że jesteś w polu energetycznym Beaty, a ja jako jej pełnomocnik mam w jej imieniu prawo rozkazywać ci, jako że jesteś w tym polu Beaty. W związku z tym, na podstawie boskiego prawa, prawa autokreacji, Beata rozkazuje ci, żebyś pokazał swoje oczy. I już. Takie przebłyski mam, widzę, ale w poprzek są źrenice. Czyli bardziej humanoidalne, tak? Tak. To będzie łatwiej się z nim tego, bo wprawdzie oni są zmiennokształtni, mogą przyjąć, tak się im wydaje, dowolną formę. I teraz się do niego zwracam. Kim ty jesteś? Złem. Dlaczego masz oczy te jakby ludzkie, humanoidalne? Dlaczego taką formę? Takie mam. Z natury? Tak. Czy ty kiedykolwiek byłeś wcielony w ciała? Nie. Nie byłeś wcielony. Dobrze. To teraz musisz odpowiedzieć, kiedy przyczepiłeś się do obecnej Beaty. Kiedy to było? Dawno. Powtarzasz się. W którym życiu to było? W 10. W 10 życiu? Tak. Beata, możesz wiedzieć. Który to jest rok według rachunku? 1500. Nie słyszę dalej. Czyli 1500. Tak.
1563. Teraz sobie przypomnij i zobacz, co to była za sytuacja, kiedy ty tak jakbyś zezwoliła temu ciemnemu na to, że się do ciebie Byłam w lochach ciemnych. W jakich lochach? Ciemnych. Kto cię uwięził? Nie wiem, nie pamiętam. Byłam w ciemnych lochach. No, w czymś ciemnym. Dobrze. Zamykało nie... się to. A za co Kurtka. Się... Za co cię zamknęli? Złe herezje. Czyli byłaś uznana za heretyczkę, tak? Tak. A jakie wtedy... Byłaś kobietą wtedy? Tak. Czym się zajmowałaś w życiu, że cię tak... Ziołami. Aha, leczyłaś ludzi ziołami? Tak. A w jakim celu te zioła dałaś? Czy tylko po to, że... Uzdrawiałam ludzi. Tylko uzdrawiałaś? Tak. No, jeśli by z czystymi intencjami to robiłaś, to ten czarny... Z czystymi intencjami. To ten czarny... Dla dobra. Nie miał prawa się przyczepić. Musiało coś zajść, że on się do ciebie przyczepił. Powiedzmy. Ludzie. Ludzie oskarżyli cię tak. O herezję i o czary, tak? Tak. I wsadzili cię do więzienia. Do lochu. Do lochu. I teraz jesteś w tym lochu. Jesteś. Boję się, jest na górze takie światełko tylko. Okej. I powiedz nam, o czym tam myślałaś w tym lochu i kogo prosiłaś o pomoc? Ja tam umarłam. Dobrze, ale jeszcze żyjesz w tym lochu. I jakie były twoje największe pragnienie? Do kogo się modliłaś? Do kogo się zwracałaś o pomoc? I w jakiej formie? Co mówiłaś? Przypomnij sobie dokładnie i powiedz mi. Strach mnie cały ogarniał. Bałam się. Były myszy i szczury. No i co? Nie modliłam się do nikogo. Tylko do tego światła. Patrzyłam w to światło. I w którym momencie poczułaś towarzystwo tego ciemnego? On był ze mną. Od kiedy? Od tych lochów, tego lęku. Aha. Tego strachu. Aha. No drobiazg. Zaraz się tego pozbędziemy. Popatrz teraz w swoje ciało energetyczne. I powiedz nam, w którym miejscu w twoich ciałach energetycznych ten strach się tak jakby zagnieździł? W sercu. W sercu. Po środku, tu u góry, w klatce. Czy możesz opisać, jaki ma formę ten strach? Jaki, czy to jest tylko program? Program. Program. W sercu. Tak. Dobrze. Ja go ogarniam cały czas, ale on mnie nachodzi. Ale daję sobie z nim radę. No, nie do końca. W każdym razie... Wraca. Właśnie o to chodzi. Teraz muszę cię uświadomić, że w twoim polu energetycznym to ty jesteś kreatorką swojego życia i możesz na podstawie boskiego prawa wykreować sobie taką sytuację, że pozbędziesz się tego strachu na podstawie prawa wolnej woli, boskiego prawa. Ja go nie chcę. O to chodzi. I teraz z tego serca, swoimi rękami energetycznymi złap ten program, ten strach. Złap go. On jest kulą czarną. Wyciągnij tą kulę czarną. Wyrzucam to. Gdzie wyrzucasz? Otworzyłam okno. Dobrze, ale twoja intencja, żeby była taka, że to wyrzucasz przez ten okno, czyli portal, do słońca, ażeby to słońce, twój strach po prostu rozpuściło i ten strach
Nigdy już z powrotem nie będzie mógł do Ciebie wrócić. Słońce to po prostu zje, przerobi na nawóz kosmiczny. Wyrzuciłaś przez okno? Tak. Zatrzaskujemy. Zamknęła. Okej. Popatrz teraz na to swoje serce. Czy tam coś jeszcze zostało z tego strachu? Nie. To powiedz nam, jak się czujesz. Rozpycha mnie coś na boki jeszcze. Zobacz, co cię rozpycha. Tak by mnie chciało otworzyć. Zobacz tego majstra, który chce cię otworzyć. I na czym to otwarcie ewentualnie miałoby polegać? On się śmieje. Kto? Ten strach? Nie wiem. Ktoś się śmieje. Tu słyszę, jak się śmieje. Ten czarny? Tak. Aj, ale ma dziwne oczy. Jakie? Teraz widzę. Białe. Przez moment mi się pokazał. Mhm. Białe. Białe ma białka i czarny w poprzek. W poprzek, czyli jak? Poziomo? Tak. Mhm. Nie poziomo, pionowo. A, pionowo. Aha, czyli gadzia natura, tak? Tak. Powiedz mu, masz takie prawo i taką moc, że go zamrażasz i żeby stanął przed tobą w odległości 4 metrów. Zamrażam cię. Widzisz go teraz? Nie, ale jest tutaj po lewej stronie, cały czas stoi. O, znowuż mi pokazał swoje oczy. Jakby się manifestuje tutaj. Bawisz się, próbujesz się bawić, mój drogi. Wiesz przecież, nie jesteś głupi. Wiesz, że Beata ma moc. Nie wiedziała o tym, ale w tej chwili ta wiedza do niej dopływa, że ona rządzi w swoim polu energetycznym. Kazała ci stanąć i musisz stać. Jesteś zamrożony. Nie ruszasz się. Stoi. I uważam, że dość tej zabawy. Ten strach u Beaty kiedyś tam, jak tam była w tym lochu, został zlikwidowany i to jakby jedno podłączenie Ciebie do Beaty zostało zlikwidowane. Beata, zobacz teraz, którędy jeszcze ten gad jest podpięty do Ciebie. Od lewej strony. Od prawej strony? Od lewej. Od lewej strony. W które miejsce? Pokaż ręką. Lewa ręka. Przez lewą rękę? Tak. Dobrze. Widzisz teraz aż przez lewą rękę, aż dokąd sięga to jego podłączenie. Do ramienia. Do ramienia i dalej gdzie? Nie czuję więcej, tylko... Okej. Bierzesz tą drugą wolną ręką, która nie jest jakby wykorzystywana przez tego ego i odczepiasz to połączenie. Odczepiasz. Odczepiłam. I on, drugie źródło zasilania od ciebie po prostu zostało zlikwidowane. Popatrz teraz, jak on się zmniejszył, ten czarny smok. Puściło mnie. Mhm. Byłam cała naprężona. Okej. I zobacz tego gada, jak on się zmniejszył. Staje się mniejszy. Mhm. Coraz mniejszy. On mnie puścił. Dobrze. Ale fajnie. Okej. Zwracam się do tego gada. Powiedz mi, jak ty się teraz czujesz? Mały. Dobrze. Znasz prawa boskie, wiesz tego. Powiedz mi, kto cię przysłał tutaj do Beaty? Ciemni.
Ciemni? Tak. Twoi starsi bracia? Tak. Do Beaty się zwracam. Chcesz się pozbyć raz na zawsze ingerencji tych ciemnych, nazwijmy je gadami, i w tej formie gadzie, i w tej formie takiej tego, co się tak śmieje. Chcesz się ich pozbyć? Tak, bardzo. Masz taką moc, zapamiętaj, przyjmij, zapewnik, że to ty kreujesz, to są wszystko wytwory twojej, tak jakby istoty. To wynikało ze strachu, z różnych programów i tak dalej, ale pozbyłaś się tego wszystkiego i teraz na mocy tego swojego prawa, prawa kreacji, rozkaż wszystkim tym ciemnym bytom, żeby one raz na zawsze od ciebie się odczepiły, niech idą do swojego świata i tam już boska energia po prostu ich tak jakby uświadomi, że już do ciebie nie będą nigdy mieli prawo wejść. Powiedz im to i oni muszą wszyscy odejść. Ten, który był bezpośrednio do ciebie przypięty i całe dowództwo tych ciemnych, muszą się od ciebie na zawsze odczepić. Odczepili się, już jest jasne. Okej. To teraz mi powiedz, jak wygląda twoja czakra serca? Nie chodzi mi o serce to fizyczne, tą pompę. Jak ona w tej chwili wygląda? Jak ona pracuje, jak wygląda? Jest jasna. Czy widzisz, jak ona się kręci, ta czakra? Nie. Widzę, jak się kręci. Widzę jasne. W postaci jakiejś źródła światła, jakiejś kuli, jakiejś coś? Tak promieniuje z niej. W jakim kolorze? Białym. Białym, okej. Powiedzmy, że to jest punkt centralny w całej twojej energetyce. I ja teraz do Beaty, do ciebie się zwracam, czy, bo ty jesteś troszkę tam gdzieś coś liznęłaś tej wiedzy na ten temat. Czy znasz cały układ energetyczny człowieka, ten, wszystkie czakry, te kanały, meridiany, którymi energia przepływa? Tak. Znasz to wszystko. Czyli serce, czakra serca jest to jakby miejscem centralnym tego energetycznego torusa, czyli z tej czakry serca promienie energetyczne, energia płynie w górę, tak, zatacza koło i przez czakrę korony wraca z powrotem do serca. Tak? Tak. Okej. Ale równocześnie z tego serca energia poprzez te dolne czakry płynie aż poniżej stóp, zawraca i z powrotem wraca do serca. Tak? Tak. I całość to tworzy taki piękny torus, te energie swobodnie krążą, wszystkie twoje czakry zaczynają pracować coraz lepiej, synchronizują się, wzmacniają się i cała twoja energetyka jest w tej chwili uruchomiona i czujesz się energetycznie bardzo dobrze. Tak? Tak. Okej. Teraz, ponieważ ta energia krąży w porządku, to teraz będziesz mogła zrobić skan swojego ciała, wszystkich ciał, i fizycznego, i tych subtelnych. I teraz po kolei, od góry, od głowy, możesz zobaczyć wszystko, co nie jest twoje, co ci to jakby przeszkadza. Może nie ma nic takiego, ale jeśli coś jest, to wyraźnie zobaczysz. Zrób taki skan, taki przegląd swojej energetyki, ale może również niech to dotyczy ciała fizycznego w formie fizycznej. I zacznij od głowy. Co tam
widzisz, co nie należy do ciebie, co ci przeszkadza. Jeśli jest wszystko w porządku, to powiedz, że w porządku. W porządku. Ok. To teraz przesuwasz się niżej. Gardło, w tamtych okolicach. Wszystko, co nie jest twoje, co ci przeszkadza w życiu, zobaczysz wyraźnie. Poczujesz, że to jest nie twoje i trzeba się tego pozbyć. I mów, czy coś takiego? Nie, w porządku. Okay. Już skanowałam dwa razy. W porządku, puszcza wszystko. I te dolne czakry od serca w dół również? Tak. Dobrze, to teraz jeszcze... Jest lekko. Okej, okay. Żeby to dokończyć, ten proces, teraz cię zaprowadzę pod ten wodospad energetyczny z boską, świetlistą energią. To jest forma takiego wodospadu, tylko że zamiast wody spadającej z góry jest to energia, boska energia, której zadaniem będzie, jak wejdziesz pod ten wodospad, jeszcze dokładniejsze wypłukanie z ciebie wszelkich nie twoich naleciałości, chipów, jakieś tam, jeśli były jakieś tam klątwy, jakieś złorzeczenie, jakieś coś. Wszystko ta boska energia wypłucz. I teraz wchodzisz pod ten wodospad. Najlepiej powiedz, jak widzisz ten wodospad? Jak to wygląda? Jestem pod nim. Już jesteś. Tak. To poczuj teraz tą energię, która przechodzi przez twoją głowę, czakrę korony, przez całe wszystkie ciała, poprzez nogi, aż do ziemi, aż do Matki Ziemi. Czujesz, jak to ona przepływa i kurczy. I teraz, jaki jest kolor tej energii, który... Fioletowy. Fioletowy wpływa do ciebie, tak? Skóry. A jaki kolor jest na dole, który idzie do ziemi? Czy to jest ten sam kolor, czy może jeszcze... Cały fioletowy. Czyli nie ma żadnych zanieczyszczeń, żadnych zabrudzeń. Po prawej stronie był taki złoty, ale on się zmienił w piękny fioletowy. Po prawej stronie czego? Po prawej stronie mojej był taki z boku? Złoty z boku, ale on zniknął teraz i już jest cały fioletowy. Okej. Okay. To jeszcze chwilę pobądź. Chciałeś iść do ubikacji może? Tu za drzwiami. Za drzwiami. W prawo. Czyli jesteś już wyczyszczona i możesz wyjść spod tego energetycznego wodospadu. I teraz stawiam cię obok takiego lustra magicznego. Za chwilę będziesz mogła w to lustro popatrzyć. I zobaczysz siebie, ale nie swoje odbicie ciała fizycznego. Tylko zobaczysz siebie co do istoty. Kim tak naprawdę jesteś? I już zaglądasz w to lustro i powiedz no mi, kim jesteś tak naprawdę? Jak siebie widzisz? Niewyraźna jest ta postać. Niewyraźne, ale cokolwiek widzisz? Tak, jak przez mgłę. Jasna postać, taka mglista. Jasna, mglista. Mhm. Ja się zapytam teraz twojego tego przewodnika ze strony światła.
Wytłumacz mi proszę, co Beata widzi teraz, dlaczego ona raczej niewyraźnie widzi swoją istotę? Jeszcze za wcześnie. Czy proces to jakby dochodzenia do możliwości widzenia u Beaty postępuje szybko? Nie. Jakie są jeszcze przeszkody? Co ewentualnie Beata by mogła zrobić, czy należało by, żeby zrobiły? Musi zrozumieć. Co jej może pomóc w tym zrozumieniu? Spokój. Spokój? Wewnętrzny spokój. Jak z twojej perspektywy czasowo, jeśli Beata będzie się starać, będzie zdobywać wiedzę i tak dalej. I nie w tym życiu. Nie w tym życiu. Okej. Okay. Czyli teraz jest przygotowanie. Przygotowanie. Ona to wie. Teraz jak już dużo wie. Już dużo wie. Musi poczekać. Czyli zapytam, jeśli bym chciał jakby skorzystać z możliwości Beaty jako medium do, znasz moją działalność. Ona jeszcze nie jest gotowa. Nie jest gotowa. Dobra, dowiedziałem się wszystkiego. A co w tej chwili ewentualnie miałbyś do przekazania Beacie? Rozsądek. Może jakieś szczegóły, konkrety? Ona pracuje nad sobą. Czyli idzie dobrą drogą. Aha. No dobrze. Ale to jeszcze troszkę. To jeszcze troszkę potrwa, tak? Najbardziej spokój. Równowaga. Jest dobrze. Okej. Czyli nie mam co pytać o jakieś takie szczegóły natury ogólnej, bo Beata jeszcze jest nie gotowa, żeby kanalizować taką wiedzę, tak? Tak. Dobra. To dziękuję Ci za to, że tutaj byłeś z nami. Dziękuję. A za chwilę wybudzę Beatę. W tym celu będę liczył od 1 do 5. Jak powiem 5, będziesz mogła otworzyć oczy. 1. Wraca świadomość miejsca i czasu. Wszystkie kanały, które były pootwierane, wszystkie portale zostają zamknięte. Jesteś całkowicie bezpieczna. 2. Wraca energia i uruchamiasz swoje ciało. Poczuj to ciało. Ciało staje się leciutkie. Leciutkie. Całe ciało leciutkie. Pozginaj te nogi. Poczuj je. To samo ręce. Leciutkie. Możesz się poruszać. 4. Psychicznie czujesz się bardzo dobrze. Jesteś jakby odnowiona, pełna siły, twoja wiedza i twoja praca nad sobą będzie przynosiła rezultaty. 5. Pozostaje pełna pamięć wszystkiego, co się zdarzyło w tej sesji. Pozostaje uczucie zadowolenia, zrozumienia. 5. Możesz otworzyć oczy. Ale mnie rozpychało. Powiedz nam, jak się czujesz. Dobrze, ale mnie tak... A dlaczego nie bardzo dobrze? Bardzo dobrze, ale mnie tak rozpychało.